Dzień dobry. Mam dzisiaj doskonałą propozycję na smaczny obiad z rybą w roli głównej, a tą rybą będzie dzisiaj smażony lin. Rybę podam na kolorowej sałacie z dodatkiem pieczarek duszonych na maśle oraz z ziemniaczkami. Mam tutaj dwa liny. Liny są świeże, kupiłam prosto od rybaka, są już oczyszczone i sprawione. Aby rybka była smaczna, trzeba ją wcześniej zamarynować. Ja marynatę zrobię z soku z cytryny. Wykorzystam także przyprawy, będzie to majeranek, pieprz oraz sól. I będzie potrzebna również cebula, aby ryba pozbyła się takiego niezbyt przyjemnego zapachu. Tak jak powiedziałam, podam z pieczarkami, a zatem będą potrzebne pieczarki. Mam tu około pół kilograma, podduszę je na maśle. Będzie potrzebna także zielona natka pietruszki, a także oliwa z oliwek. Do panierowania wykorzystam mąkę i bułkę tartą. Najpierw pokroję cebulę, żeby obłożyć nimi rybę. Pokroję w pół plastry. Zaczynam od przyprawienia ryby od środka, a zatem solę i dodaję majeranek, wkładam po gałązce świeżej natki pietruszki do środka i pół plaster cebuli. W ten sam sposób przygotowuję drugą rybkę. Teraz przyprawię rybę z zewnątrz, posolę, oprószę świeżo zmielonym kolorowym pieprzem i odrobina majeranku. Wetrę przyprawy i to samo zrobię po drugiej stronie. Rybki mam już przyprawione. Teraz na dno miski wykładam cebulę. Wkładam ryby i za moment skropię je z sokiem z cytryny i przykryję resztą cebuli. Przykrywam resztą cebuli. Rybka powinna marynować się przez kilka godzin, co najmniej 2 godziny, ale najlepiej jakbyśmy zamarynowali ją dnia poprzedniego. Wtedy mięso będzie najsmaczniejsze. Tak przygotowaną rybę przykrywam folią i wkładam do lodówki. W moim przypadku będzie to 3 godziny. Moja ryba spędziła w lodówce ponad 3 godziny, a zatem mam gwarancję, że mięso będzie soczyste i aromatyczne. Za moment usunę cebulę, oczyszczę rybki i przystąpię do smażenia. Panier przygotuję, tak jak powiedziałam wcześniej, z bułki tartej i z mąki. Razem pomieszam. Mam już gotową do smażenia. Na rozgrzaną patelnię wlewam oliwę i dodaję kawałeczek masła. Poczekam, jak masło się rozpuści i będę smażyła rybę. Wstawiłam ziemniaczki, bo tak jak powiedziałam, dzisiaj rybę podaję z ziemniakami, a także z duszonymi pieczarkami. Rybę będę smażyła tak około 4-5 minut
z każdej strony. Oczywiście precyzyjnie tego czasu podać nie można, bo to w zależności od tego, jak duże mamy ryby. Wkładam rybkę. Delikatnie otrzepuję z nadmiaru panieru. Wkładam i zmniejszam gaz. Rybka powoli dochodzi, a ja zabieram się za cebulę i pieczarki. Na rozgrzaną patelnię wrzucam masło. Poczekam, jak się rozpuści i dołożę cebulkę, w której marynowała się nasza rybka. Wrzucam cebulę i podsmażę do momentu zeszklenia. Ryba jest już dobrze usmażona. Wyłączyłam gaz, przełożę na talerz i zostawię, żeby chwilkę odpoczęła. Cebulka delikatnie zeszklona. Przesuwam na połowę patelni, a na pozostałą część wrzucam pieczarki i będę podduszała przez kilka minut. Pieczarki są już prawie idealnie podduszone, jeszcze przyprawię solą i porcją świeżo zmielonego, kolorowego pieprzu. Przemieszam i za moment wyłączam gaz i podaję danie na stół. Moje pyszne danie jest już gotowe. Doskonała rybka w towarzystwie duszonych pieczarek, a jako dodatek wykorzystałam gotowane ziemniaki, ale oczywiście można to danie podać również na przykład z frytkami. Jak widzieliście, przygotowanie tego dania nie jest zbyt skomplikowane, a efekt naprawdę jest znakomity. Bardzo polecam to danie, chociażby z tego względu, że ryby są bardzo zdrowe, a najlepiej wykorzystać właśnie świeże ryby. Lin jest naprawdę bardzo smaczną i doskonałą rybą. Oczywiście można podać go ze śmietaną, ale w tej wersji zapewniam, że smakuje naprawdę wybornie. A zatem życzę smacznego. Po więcej przepisów zapraszam na smakkujaw.pl.